Bawaria 56 Cruiser 2014 rok, czyli łódka nie najnowsza, ale też nie najstarsza, 6-7-letnia w tej chwili w 2021 roku. Jacht pięciokabinowy z dodatkową kabiną skiperską. Obejrzymy go sobie z zewnątrz i wewnątrz. Z zewnątrz duży, szeroki kokpit i niestety dwie płetwy sterowe. To, co według mnie na jachcie czarterowym nie jest wskazane. Choć niektórzy na dłuższych przelotach lubią, bo jacht posiada większą stateczność kursową i chodzi o szczyt do wiatru. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kadłub wzdłużny, relingi, wanty. Wejdziemy sobie do niego na górę i zobaczymy, jak wygląda na zewnątrz i w środku. Zobaczymy sobie ją pierw w środku. Sztoc, klapa wysuwana. Już nie wsuwana od góry, tylko wysuwana. Schodzimy tyłem klasycznie. Duże, wygodne schody. No i teraz obejrzyjmy sobie w środku messę i wnętrze. Dość szeroko, dość wygodnie, choć kanapka jak na 12 osób powiedziałbym biedna. Stolik rozkładany podwójnie, po rozłożeniu podejrzewam też, już tu spróbujemy go lekko pokazać, nie jest za duży. Nie robi to jakiegoś wielkiego, według mnie, wrażenia, jeżeli chodzi o wielkość. Tak, jeżeli chodzi o stolik nawigacyjny, i tutaj to rzeczywiście nawet na dużego skipera jest miejsce. Choć już, jeżeli chodzi o, kochani, wielkość kadłuba skiperskiego, na szerokość się mieścimy, ale już na grubość może być różnie. Tablica rozdzielcza, normalna UKF-ka, Radio Fusion, szafeczki, obejrzymy sobie kuchnię. Tutaj mamy lodóweczkę, jedną od góry. Mamy zlew, widać, że coś było zatkane, robione. Łódka jest oczywiście przed czarterem brudna, więc wybaczcie za pewne rzeczy, śmieci, które są pozostawione. Druga lodówka od góry, nieduża. Szafki standardowe, jak w Bawarii. Nic nowego, nic specjalnego. Gniazdka. Dwa gniazda na 230. Tam dalej też dwa gniazda na 230. Dwa Webasto. Gniazdo bezpieczników. Bezpieczników 230. Jeszcze podejdziemy, zobaczymy sobie to. Troszkę ukryte. UKF-ka jest w bardzo niewygodnym miejscu według mnie, choć oczywiście ten typ UKF-ki to jest UKF-ka, która wszystkie klawisze manualne ma na słuchawce. Tak to wygląda. Salon, jak mówiłem, duży, ale
ale kanapka mała. Teraz zobaczmy sobie kabiny lufowe. Pomogę sobie tutaj światełkiem dodatkowym, żebyśmy lepiej widzieli. Tak, bo to już niestety kamera niezbyt dobrze łapie w tym świetle. Kabina rufowa lewa, dwuosobowa. Muszę powiedzieć, że wygodna, którą można podzielić jeszcze na dwa jakby singlowe łóżka, co jest fajnym rozwiązaniem, jeżeli ma spać tutaj ma dwie osoby, które nie są parą. Tak, jeszcze tutaj pomożemy sobie światełkiem. Przepraszam za niedogodności. Szafka na rzeczy głęboka, wąska, ale da się sporo rzeczy zapakować. Choć jak na dwie osoby za dużo miejsca na ciuchy nie ma. Troszkę jest na pewno pod, tu jeszcze w bakistach pod koją. Druga kabina rufowa. Tu już jest łóżko podwójne, szerokie, duże. Tak samo w poprzedniej kabinie, okienko boczne u góry i tylko świetlik nieotwierany. Nie jest tego za dużo. Szafka tak samo jak w drugiej kabinie. Głęboka, wąska. Nie jest chyba największa. Tu mam z kolei wejście do toalety. Toaleta jest dość duża, z prysznicem, ale nie ma tutaj wydzielonej kabiny prysznicowej. No, jak na taki jacht pięciokabinowy, no, mogło być już to lepiej zaprojektowane. Zobaczmy, jak to wygląda. No, tak. Umywalka standardowa. Jedna toaleta na rufie, bo po drugiej stronie jest zamiast toalety kabina zwana szuflandią. Kabina szuflandia, tu też się wspomogę światłem. Kabina szuflandia. Dwa miejsca do spania. Całkiem wygodne. Jedno okienko tylko, jeżeli chodzi o wentylację boczne. No i szafa na rzeczy. Głęboka, wąska. Przejdźmy na dziób. Tutaj mamy dwie kabiny dziobowe. Świetlik boczny, luk górny, żaluzje, moskitiery, szafki zboczne na rzeczy. Tak to wygląda. No, miejsca też nie jest Bóg wie ile. Tu mamy wejście oczywiście do toalety od strony kabiny. Też toaleta, ale ta jest troszkę mniejsza od tej rufowej. I coś ciekawe, nie ma w niej pryszniców. Przejdźmy do drugiej toalety. A nie, przepraszam, tutaj jest prysznic. Tu w rogu. W rogu jest słuchawka. Kabina rufowa, też jest wejście do toalety od strony kabiny. O, tak to mniej więcej wygląda. Tak. Zobaczmy, czy to jest słuchawka. Nie, a tu nie ma słuchawki. Nie widzę przynajmniej, żeby tu była słuchawka do prysznica, ani kran wyjmowany. Także wyraźnie widać, że tylko w tej lewej toalecie jest możliwość brania prysznicu. Wrażenia ogólne z środka
O, tu mam jeszcze piekarniczek, mikrofale, tak, telewizor w środku. Wrażenia, powiem uczciwie, mniej niż średnie. Ta messa i kabiny, jak na tak duży jacht, nie robią na mnie wielkiego wrażenia. Jeszcze tutaj szafeczki standardowe. No cóż, no, nie jest to nowy model Bawarii. Na pewno, jeżeli był nowy, też chyba nie zachwycał rozwiązaniami wielkimi technicznymi. Silnik 100 koni. Tak zabudowany, popatrzcie. Doświetlimy go. Więcej jest możliwości dojścia do tego silnika z boku w kabinach, do rzutów bocznych, niż z przodu. Tu mamy tylko odstojnik od wody zawrotowej. Zobaczmy sobie, jak ten jacht wygląda na zewnątrz w takim razie. Opsa. Wychodzimy na górę. I teraz z zewnątrz. Ok, z zewnątrz oglądamy stanowisko skipera. Tutaj przy prawym... Przy prawym kole sterowym manetka, nisko. Nic takiego specjalnego. Kolumny sterowe dość wysokie. Po środku kompas, Garmin, wskaźniki, ster strumieniowy. Tak widać mniej więcej od strony skipera przy rozłożonym szpejchuzie. Taka jest widoczność. Ten jak posiada tek na pokładzie, co jest bardzo przyjemny, tek w kokpicie. Tak widać z lewego stanowiska. No i obejrzyjmy sobie jeszcze pokład. Tak to wygląda, idziemy. Pokład fajny, szeroki, półpokłady wyłożone tekiem, co jest bardzo przyjemne. I tak, góra. Okienka bezramkowe, grot rolowany. To ciekawy kabestan do zwijania grota. Dużo miejsca na pokładzie, bardzo dużo miejsca na pokładzie. Szoty i wszystkie liny poprowadzone w kanałach, które idą wszystko do kokpitu. Generalnie rzecz biorąc, dość wygodne. Duża genua. Piękny, duży pokład, na którym jest naprawdę olbrzymia ilość miejsca. Winda kotwiczna pionowa, po środku z dobrym dostępem, knagi, półkluzy na dziobie, kotwica, dwie kluzy kotwiczne, do mocowania dwóch kotwic naraz, roller standardowy. A tu jest coś, co ten jacht troszkę wyróżnia. A mianowicie, otworzymy to. A tutaj mamy kabinkę skiperską. Nie będę się do niej wczołgiwał, ale zobaczcie, kabina skiperska razem z kibelkiem, z własną waleczką, z szafką, z gaśnicą. Wejście tylko od góry, ale wygodne. I co najważniejsze, odizolowani jesteśmy od załogi. Zamykamy. Przejdźmy jeszcze na chwilę do kokpitu. Kabestany w kokpicie. Przy zejściówce liny idą do, tradycyjnie przy tym modelu, do kokpitu. I właściwie w
Wszystko, co można powiedzieć o tym modelu, to to, że generalnie nic mnie w nim nie zauroczyło. Nie jest to jednostka wybitna według mnie. Aha, tu jeszcze powiem, że szoty Grota są w układzie nie na wózku, tylko w układzie V. Także ta jednostka nie zachwyciła mnie niczym specjalnym. Przyznam się szczerze, że jestem nią zawiedziony. Jeszcze z tyłu zobaczymy sobie, jak wygląda rufa i garaż, w którym jest wiele innych rzeczy, w którym można schować wiele innych rzeczy. Garaż duży, otwierany, nie otworzyłem go, bo niestety akumulatory były tam odłączone. A powinien tam się zmieścić ponton. Platforma rufowa dość duża, ale zwróćcie uwagę, przy manewrach od rufy, rufa dość mocno ścięta. Dość mocno ścięta, wysadzanie desantu z rufy bez otwartej platformy niebezpieczne. Także Bawaria 56 Cruiser nie robi na mnie wielkiego wrażenia. Jest to model co prawda starszy, ale z tego, co widziałem i w nowszych modelach, jakichś wielkich innowacji nie ma. Oceniam ten jacht na oceną średnią albo nawet nisko średnią. Wygoda na pokładzie, ale pod pokładem rozwiązania wcale nie zachwycają. Obejrzymy sobie, mam nadzieję, długo którąś Bawarię z nowszych roczników. Pozdrawiam.